Dzień dobry, dziś pokażę Państwu termostat Gazda G105. To urządzenie służy do automatycznego zarządzania temperaturą w systemie grzewczym. Jest bardzo proste i funkcjonalne. Posiada tylko jeden tryb pracy, tryb ogrzewania. Oznacza to, że może sterować różnymi grzejnikami oraz elektrycznymi kotłami. Montuje się go na szynę DIN, a jego rozmiar to 2 moduły. Podłączyłem termostat do sieci oraz do 2 żarówek. Żarówka po lewej stronie symuluje pompę, a ta po prawej nasz wyimaginowany kocioł. Na ich przykładzie pokażę, jak działa termostat. Na wyświetlaczu termostatu widać aktualną temperaturę, 20,8 stopnia Celsjusza. Jest to temperatura mierzona za pomocą czujnika, który jest dołączony do zestawu. Długość przewodu czujnika wynosi 1 metr, ale można go wymienić na dłuższy, jeśli potrzebne są pomiary w innym miejscu. Przyjrzyjmy się teraz wyjściom termostatu. Posiada on 2 wyjścia. Lewe do sterowania pompą, a prawe do sterowania kotłem. Wyjścia te są przystosowane do maksymalnego prądu 5 amperów, co umożliwia bezpośrednie podłączenie pompy lub sterowanie kotłem za pomocą stycznika. Teraz pokażę, jak ustawić temperaturę na termostacie. Jest to bardzo proste. Należy ustawić 2 parametry, górny i dolny próg temperatury. Górny próg to temperatura, przy której kocioł się wyłącza. Ustawia się go za pomocą prawego przycisku. Dolny próg to temperatura, przy której kocioł włącza się ponownie. Ustawia się go za pomocą lewego przycisku. Zakres regulacji wynosi od 5 do 90 stopni Celsjusza. Ustawię teraz górny próg na 65 stopni, a dolny na 60 stopni. Obecna temperatura wynosi 20,8 stopnia. Zacznę teraz podnosić temperaturę do 60 stopni. Gdy temperatura osiągnie 60 stopni, pompa natychmiast się włączy. Spójrzcie, lewa żarówka zaświeciła się, że pompa zaczęła działać. Po 15 sekundach włączy się również kocioł. Spójrzcie, kocioł się włączył. W ten sposób termostat najpierw uruchamia pompę, a po 15 sekundach włącza kocioł, co zapewnia efektywne i bezpieczne działanie systemu grzewczego. Przyjrzyjmy się teraz, jak termostat wyłącza pompę i kocioł po osiągnięciu górnego progu temperatury. Górny próg ustawiliśmy na 65 stopni. Zacznę teraz podnosić temperaturę, podgrzewając czujnik temperatury palnikiem gazowym. Gdy temperatura osiągnie 65 stopni, kocioł się wyłączy, ale pompa będzie działać jeszcze przez około 20 sekund. Spójrzcie, kocioł się wyłączył. Pompa nadal działa, aby rozprowadzić pozostałe ciepło w systemie. Teraz również pompa się wyłączyła. To ważny punkt. Pompa nie działa cały czas. Włącza się przed uruchomieniem kotła i wyłącza po jego zatrzymaniu. Taki tryb pracy pozwala znacząco oszczędzać energię elektryczną. Aktualnie system działa z założoną zworką. Pompa i kocioł są włączone, obwód jest zamknięty, a termostat G105 steruje systemem grzewczym w trybie autonomicznym. Teraz usunę zworkę. Spójrzcie, obwód się przerwał, kocioł został wyłączony, a pompa zatrzyma się za 20 sekund, jak wspomniałem wcześniej. To wyraźnie pokazuje, że termostat oczekuje sygnału od zewnętrznego urządzenia, na przykład od termostatu pokojowego. Teraz wyobraźmy sobie, że podłączyliśmy termostat pokojowy. Aby to zademonstrować, ponownie założę zworkę, zamykając obwód. Spójrzcie, obwód jest znowu zamknięty. Najpierw włącza się pompa, a następnie kocioł. Żarówki się zapalają, co oznacza, że system ponownie działa. Kiedy zworka zostanie zastąpiona przewodami od termostatu pokojowego, termostat G105 zaczyna działać w trybie szeregowym. Oznacza to, że sterowanie ogrzewaniem odbywa się zarówno przez G105, jak i przez termostat pokojowy. Na przykład, jeśli termostat pokojowy przerwie obwód po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu, cały system grzewczy zostanie zatrzymany. Nawet jeśli temperatura na G105 nie osiągnęła jeszcze ustawionych wartości. Załóżmy, że termostat pokojowy jest ustawiony na 22 stopnie Celsjusza, a G105 na górny próg wynoszący 80 stopni. W takiej sytuacji priorytet będzie miał termostat pokojowy. Dopóki temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 22 stopnie, termostat pokojowy utrzymuje obwód zamknięty, a G105 zarządza ogrzewaniem.
Jednak gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie 22 stopnie, termostat pokojowy przerwie obwód, wyłączając pompę i kocioł. Z drugiej strony, jeśli na Geston 5 ustawimy na przykład 40 stopni jako temperaturę nośnika ciepła, obwód zostanie przerwany przez Gesto 5 wcześniej, gdy tylko ta temperatura zostanie osiągnięta. W tym czasie termostat pokojowy pozostanie w stanie zamkniętym, czekając na wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu do 22 stopni. Mówiąc prościej, pompa i kocioł przestaną działać w zależności od tego, który z dwóch termostatów jako pierwszy przerwie obwód. Warto również zauważyć, że kolejność instalacji termostatu w obwodzie nie ma znaczenia. Co więcej, do tego obwodu można szeregowo podłączyć dowolną liczbę dodatkowych termostatów. Zasada pozostaje niezmienna. Który termostat pierwszy przerwie obwód, ten spowoduje wyłączenie kotła i pompy. Do tych styków można podłączyć jedynie urządzenia bez napięcia. Mogą to być termostaty bateryjne, bimetaliczne, regulatory lub urządzenia z suchymi stykami. Na przykład nasze kotły są również wyposażone w termostat Wi-Fi marki Conlen, który ma zaciski z suchymi stykami i może być podłączony szeregowo z termostatem Geston 5. W następnym filmie pokażę, jak podłączyć termostat Wi-Fi Conlen w połączeniu z Geston 5. Dziś szczegółowo omówiliśmy działanie termostatu Geston 5. Wszystkie nasze kotły elektrodowe są teraz wyposażone w termostat Geston 5, więc zapraszam do przejścia na nasz sklep na Allegro, korzystając z linku w opisie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie.